Pierwsza 54. Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jest pierwsza 54, jest niedziela. Wy ten filmik dostaniecie o 8 rano. Ja chodzę bardzo późno spać, a jestem sam i nie mam co robić, więc gram sobie w FIFA. Jak widzicie, moim trenerem jest tutaj Zidane, chociaż Real Madryt coś słabiutko. Wczoraj niestety przegrali 1-0. A możecie to sobie zobaczyć w składzie. Mam tutaj Owena. Jest Owen, naprawdę świetnie gra. Jeszcze mi został na 4 mecze. Ale dobra, to nie o tym w tym filmiku. Wielu z was się mnie pyta: Sebek, kiedy będzie Ekstraklasa? Ekstraklasa będzie we wtorek i możecie sobie wejść na stronę Empiku i sobie zobaczyć, że będzie to we wtorek. Tutaj możemy już zobaczyć, że są saszetki, w sensie boksik i zestaw startowy. Ja już wam pokazuję. Mamy tutaj 16 stycznia 34,94. To jak sobie zamówicie tutaj na stronie Empiku, to tyle będzie kosztował taki zestaw startowy. Mamy tu reklamę Star Warsów. A co tutaj będzie w tym zestawie startowym? Oczywiście album, plansza do gry, przewodnik po grze, 3 saszetki i 4 karty limitowane. Ja już powiem wam szczerze, że nie mogę się doczekać tej ekstraklasy. Możecie napisać w komentarzu, czy będziecie zbierać. Jeżeli będziecie zbierać ekstraklasę, to zostawcie łapeczkę w górę i zobaczymy, ilu z was będzie zbierać tą ekstraklasę. Jestem strasznie ciekawy. Możecie napisać w komentarzu hashtag ekstraklasa. No i zobaczymy. A ja wam przypnę serduszko za to. Tu możemy sobie jeszcze zobaczyć boksik. Taki boksik, jak sobie tutaj zamówimy na stronie Empiku, będzie kosztował 140 zł, również 16 stycznia. Także możecie się spodziewać we wtorek, akurat mam wolne, więc rano wstanę, polecę do sklepu i nagram wam filmik z serii Idziemy na zakupy, bo już się pytaliście, kiedy ta seria będzie. No fajnie to wygląda, tak wygląda saszetka. O, ja już się nie mogę doczekać, powiem wam szczerze. Także Ekstraklasa 16 stycznia we wtorek. No i tak właśnie zastanawiam się, jakbym sobie kupił takiego boksika, to może go otworzę na jednym filmiku. Co wy na to? Jeżeli chcecie, to również zostawcie łapeczkę w górę. Dobra, także chcieliście wiedzieć, kiedy jest Ekstraklasa. No to 16 stycznia we wtorek. A ja sobie siedzę, gram i w międzyczasie będę sobie uzupełniał tutaj mój album jeszcze z Champions League. Wpadło mi tutaj kilka kart, których nie miałem w albumie. Tu mi wpadła jedna bazóweczka, druga bazówka, Umtiti i Pique. Umtiti możecie sobie zobaczyć u mnie w składzie. O, właśnie tutaj. O, jest Umtiti. Tu mam kartę specjalną. Tu jeszcze jest bazóweczka. Korzystam sobie, bo wiecie, jestem sam. Nie ma żanci, to sobie mogę troszeczkę, no wiecie, pograć, pobawić się trochę kartami. Chiellini i tu jeszcze Aubameyang mi wpadł, którego nie miałem. A co on taki niewyraźny tutaj? Co on taki jest tutaj niewyraźny? Czemu się nie chce sfokusować jakoś tak fajnie? Ojeju, no co mu się stało? Może, że za ciemno, nie wiem. Także mam tu albumik, sobie go zaraz uzupełnię. A tu mam jeszcze karty Realu Madryt, które powędrują gdzie indziej. Tu mam srebrnego Cristiano Ronaldo, Casemiro i Ronaldo i Modricia na Man of the Match. Czekajcie, ja sobie sprawdzę, czy mam tego Ronaldo w ogóle tutaj. Czy ja mam Ronaldo? Nie, mam tylko złotego Ronaldo. Nie mam srebrnego tutaj. No to spoko, wyląduje on w albumie. Ale to jeszcze nie wszystko w tym odcinku. Takim trochę na luzie wam zrobię ten odcinek. Czemu oni się nie chcą tak fajnie sfokusować? Chyba faktycznie jest za ciemno. Ale dobra, to nie o to chodziło mi jeszcze w tym odcinku. Czekajcie, przejdziemy sobie tutaj. Ja was umieszczę na chwilę tutaj na moim statywie.
O, przyszła do mnie kolejna karta Pro 11, którą znowu wygrałem. Jeszcze trzy do mnie idą. I zobaczymy sobie, co tutaj tym razem do mnie przyszło. Niestety nie przyszła do mnie paczka z Topsa. Miała przyjść w piątek. Niestety do mnie nie dotarła. Ale myślę, że będzie w poniedziałek. No i mam tutaj jakiegoś zawodnika z Barcelony. Ciekawy jestem, czy będziecie wiedzieć, kto to jest. Możecie napisać w komentarzu. Macie na to 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. I jest to Semedo. Semedo. No właśnie, tam było za ciemno. Tutaj elegancko wszystko fajnie widać. To jest moja kolejna karta Pro 11, którą wygrałem. Nie będę nigdzie kupował. Oni się wymienią za te karty. Postanowiłem, że będę grał na tej stronie Topsa i będę wygrywał te karty Pro 11. Tak samo będę robił chyba z Bundesligą. Tam też są kody, tam też można wygrać karty Pro 11, więc będę grał tak, żeby po prostu wygrać, a nie żeby się wymieniać ani kupować, bo no takie, tak już mam. No. Dobra, mordeczki. Ja Was już nie zanudzam. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki trochę na luzie. Chcieliście wiedzieć, kiedy będzie Ekstraklasa? No to już Wam powiedziałem i tak pewnie większość z Was już wie. A ja śmigam dalej grać w FIFA, więc pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa. Ale powiem Wam, że fajnie gra.